Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runetery na moim kanale. Dzisiaj chyba moja seria do platynki to sobie poszła. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj zaprezentować wam deck z Xerathem, rzadko u mnie spotykanym, no wcale się nie dziwię, bo słuchajcie, no ciężko tego czempiona umieścić w jakimś bardzo dobrym deku. Zobaczymy, czy dzisiejszy jest przynajmniej dobry. Główna, słuchajcie, sprawa, no granie pod lokację, aby ten Xerath otrzymał jak najszybszy awans. Moi drodzy, to jest najważniejsze. Poza tym zobaczycie, że pojawią się tutaj karty z podatnością. Ja już tym deckiem troszkę pogrywałem, raczej rzadko, więc traktujcie to i jakbym też był świeżakiem. Także, moi drodzy, miejmy nadzieję, że arsenał nam pomoże. Prezentacja dalej. No i już jesteśmy, słuchajcie, wśród kart. Xerathik oczywiście, proszę zobaczyć, jak widzicie, niszczymy swoje lokacje, żeby otrzymać awans. I oczywiście dalej musimy niszczyć lokacje. Słuchajcie, do tego oczywiście Zilean, dlaczego? No bo słuchajcie, bomba zegarowa, prawda, obrażenie, super sprawa. Jeszcze możemy zobaczyć w przyszłość, dobieramy kartę. No ogólnie całkiem nieźle. Moi drodzy, powiedziałem wam, że podatność. Jest tutaj skoczek, dlaczego? Bo pojawia się przeciwnik po drugiej stronie, nagle ta lokacja jest zniszczona, a przeciwnik ma podatność. Druga sprawa, moi drodzy, oczywiście rozpruta ziemi jest tutaj obowiązkowa. Słuchajcie, musicie mieć lokacje, które będą samoistnie się niszczyć. No może nie samoistnie, bo trzeba spełnić oczywiście ten warunek, ale ta, słuchajcie, kombinacja jest tutaj świetna. Oczywiście dodatkowo, słuchajcie, musimy grać pod inne lokacje. Bardzo dobry stun, słuchajcie, w najsilniejszego, bardzo fajna sprawa. Zaglądamy w przyszłość, oczywiście robimy tykającego. Patyk, no słuchajcie, talia agro, dobieramy karty, świetna sprawa. Znowu dobieramy karty, no bo żeby szukać tak tych bohaterów, te podatności, te lokacje są też istotne. Bardzo fajne komboski są z taką karcioszką, jak widzicie, sarkofag. Sarkofag możemy zniszczyć i będziemy mieć taką kartę. A do tego możemy niszczyć za pomocą chociażby tej karty, więc wszędzie te niszczenie lokacji i nawet, słuchajcie, pustynna przyrodniczka też potrafi. Ale po co niszczyć? Dla Xerapha? Absolutnie nie. Słuchajcie, mamy taką kartę jak Arsenał i Arsenał gra w naszym, słuchajcie, dzisiejszym filmie główną rolę, po prostu. Jak widzicie, za każdą zniszczoną lokację dostaje losowo słowo klucz. Słuchajcie, w 8 rundzie tych może być z 8. Szczerze mówiąc, naprawdę może być 8, także jest frajda, jest ciekawie. Zobaczymy, czy nam się po prostu uda, bo deck uważam, że nie jest łatwy. Dużo osób go kontruje, ale widziałem, ludzie nawet w Masterze nim grają. Też zobaczmy, jak mi pójdzie. Zapraszam do oglądania. Let's go, my friends. Let's go. Czyżby to była talia Yeti, którą kiedyś już wam pokazywałam na kanale? Nie wiem, przekonajmy się, moi drodzy. Przekonajmy się. Arsenał jest lepszy później, tak? Jest lepszy później. Stuny na Yeti, nie jestem fanem. Nie będzie tutaj karty, żeby jej dobrze użyć. Stunik, pierwsza runda, nie jestem fanem, wolę chyba lokację. Słuchajcie, ale za to zaklęcie jest doskonałe. Ale obawiam się, że przeciwnik nas pokona przez to, że gra Yeti. No niestety dwa razy, mini zamianka. No oczywiście to nie do skontrowania, my oczywiście za chwilę trójeczkę sobie dogrywamy. Będzie podatność, o tym wam mówiłem, słuchajcie, będziemy mogli to uzupełnić. Tak powiedziałem, że Patyk się nie przyda, no nie przyda nam się na tego pana, prawda? Jest Zilean może zagrać już chyba nawet w ciemno w drugiej rundzie. Zobaczmy, co tutaj dorzuci, bo jestem bardzo ciekaw, czy to jest właśnie talia, o której myślę. Przetrwamy za wszelką cenę. To nie jest ten deck. Słuchajcie, to nie jest ten deck. Słuchajcie, zagram Zilana, bo uważam, że go tu nie stracę. 3 punkty obrażeń to nie jest jakoś specjalnie dużo. Skoczek jest tu świetny. Z dobrym blokerem. Wiecie co? Zablokuję. Zilan nie jest tu tak bardzo ważny. I nie czuję, żebym mógł go stracić. Nie jeden punkcik, ale wiecie jak jest, prawda? Dorzucamy kolejną kartę, zostawiamy 3 punkty. Moi drodzy widzowie, jest problem z tą kartą, dlatego że nie mam jakiej załatwić jeszcze. Przeciwnik daje pauzę. Dobrze, my będziemy grać pod pauzę, bo my chcemy niszczyć lokację. Chyba że mój przeciwnik chce mnie jakoś tu... Bardzo dobrze, że arsenał wypadł. Okej, ma bardzo silne, słuchajcie, jednostki, których nie możemy kontrować przez podatność. To jest dosyć ciekawe akurat. I powiem wam więcej. Staranuję cię.
zabijemy tę kartę z dwójeczki, może się uda. Aczkolwiek obawiam się, że tu Troll Chant poleci, albo leczenie nawet. Zastanawiam się, czy by nie użyć tutaj karty. Po pierwsze, on tu nie uderzy nic, więc Troll Chant jest poszedł na marne. My patek sobie oszczędzimy. Nie będzie przetrwania obrażeń, nie zwiększymy obrażeń. Ta lokacja zaraz się zamieni i arsenał dodatkowy, wiecie słowo, i przy okazji niszczymy lokację, prawda? Tylko teraz tak, musimy sobie koniecznie zrobić miejsce na stole. Bo nie wygląda to już tak kolorowo. Nie spodziewałem się, słuchajcie, takiej sytuacji. Mógłby tutaj coś dorzucić, ale on wie, że nie może. Naprawdę zastanawiam się, wiecie? Ale mam, słuchajcie, mini zamianki. A potrzebuję, słuchajcie, jakichś blokerów na następną rundę. Wypadałoby, nie? Poza tym zniszczyliśmy kolejną, słuchajcie, lokację. To wygląda fajnie. Okej, to jest w ogóle jakiś zupełnie inny deck. Nie spodziewałem się czegoś takiego tutaj zobaczyć. Dobieramy oczywiście, bo jak widzicie, mamy taką możliwość. Okej. To jest bardzo dobra karta i ona nam się tu przyda. 5 kart, nie ma szału. Może coś jeszcze dorzucisz. Mamy bardzo dobrych blokerów. Wow. Mamy Xerafa. Xeraf byłby tu dobry i mamy na jedną mini zamiankę. Xeraf już bije za 6. Oczywiście ta loka, ta karta, ta lokacja robi mu robotę. Nie zostanie kamień na kamieniu! Musimy się pozbyć tej karty przez mini zamiankę. Zagramy w ten sposób. Czy ja mogę to przeżyć? Ta karta by w następnej rundzie oberwała. Mógłbym to jeszcze zablokować. I ona by też mogła zginąć ewentualnie, więc to nie jest taki zły pomysł. I arsenał, słuchajcie, będzie całkiem przyzwoity. Zrobimy to. Kolejny dzień, kolejna walka. Tak jak mówiłem, tu polecam obrażenia, jak dobrze pamiętam, za 3 punkty. Nie dasz rady tego skontrować. Dobre leczenie, czemu nie? Ale my mamy drugą mini zamiankę przygotowaną, jest spoko. Jest drugi arsenał, wow. Tylko tak w ciemno go rzucać, bomba zegarowa. Jest odmrożenie. Zobaczmy, jakie słowa dostaniemy, moi drodzy. Mamy odpowiedzi fajne. Okej, musimy coś złapać. Jeżeli on tu da pauzę, ta pauza będzie świetna dla nas. Pamiętajcie, że tu jeszcze cały czas jest podatność. A ta karta byłaby tu świetna. Po drugie, arsenał jest kolejny, więc wow. Ciężko będzie mu to wygrać. Naprawdę ciężko. Ukorzcie się przed zimowym szpolem! Pięć punktów. Boję się odmrożenia, wiecie? Czas na mój towar. To jest ryzykowne. Bardzo ryzykowne. Mogę stracić tutaj arsenał nawet. Tak myślę. Okej, okay, ale w sumie, widzowie, ta karta i tak przeżyje. Nie otrzyma ta obrażeń. Tutaj wymiana bardzo fajna. Cały czas mam bardzo dobrą siódemkę plus drugi arsenał. Jak dorzucę tu drugi arsenał, nie ma opcji, żeby on dał radę. Możemy mu się zniszczyć tutaj, jak widzicie. Jest i ten pan. Oczywiście powinniśmy grać tutaj pod mini zamiankę. To absolutnie tutaj się nam nie przyda. Więc zagramy pod pauzę na razie. Bardzo dobrze. Tylko jeżeli dostanę jeszcze raz, słuchajcie, odmrożenie, to jest worth it, bo nie dorzucił kart, więc... Przeciwnik się poddaje, bo zagraliśmy świetnie pod te mini zamianki, słuchajcie, kara jest życia. W ogóle doceniam, słuchajcie, bo tutaj była próba właściwie zrobienia jakiegoś własnego deku, także ja szanuję, mimo że tutaj nie wyszło. Brawa dla mojego przeciwnika, a my idziemy z kolejną grą. Co tym razem?
co tym razem? Czy chciałbym Taliagro? Wolałbym taki midgame, nie? To byłoby dużo ciekawsze przynajmniej dla was, to oglądania. Myślę, że to byłoby całkiem spoko. Tak jak widzicie, Arsenał robi robotę. Okej, okay. Na 99% jest to deck Mogwaya, który niedawno został rzucony. Tylko oglądałem tam dwie gry i powiem wam tak, to tak dobrze nie działa, jak się wydaje. Dobra, słuchajcie, jakby to zagrał na podwójnego Luciana, to nie będzie złe, to też jest bardzo dobre. Brakuje mi tylko tutaj czegoś pod podatność. Dobra, będziemy grać, żeby podwójnie zabić najwyżej Luciana. O, dziękuję, o to mi chodziło. Pauza oczywiście. No niestety on chyba pierwszy to rzuci, nie? Pozbądźmy się mroku. Zagramy tak. Nie chcemy oberwać za 3. Po drugie, jesteśmy w stanie go później zabić. Więc zagrajmy już tykającego, żeby zaczął się stakować, bo nie mam nic na stole. Zilan byłby tu niezły, czy ty? Ty jesteś dobrym blokerem w razie co? I dajesz też kartę pod lokację. Jak widzicie, tutaj będzie robocik za chwilkę. Tak jak powiedziałem wam też, rzucę sobie w ten sposób, rozpruta ziemia jeszcze sobie poczeka i będę w stanie zabić... Okej, czy to na pewno deck Mogwaya? Nie mam pojęcia teraz. Oczywiście to nie jest worth it w ogóle, bardzo dobra karta zresztą, rzucona. Zagrałem pod pauzę, bo tak jak mówiłem, jesteśmy w stanie tego Luciana zabić i tu się wymienimy na 1-1, prawda? Znowu Arsenał. Mamy aż 6 punktów, możemy zrobić aż tak. Okej, to jest zupełnie inny deck, okej, szanujemy. Mogę to blokować. Zagramy pod pauzę na razie. Jeżeli by coś tu jeszcze dorzucił, to mamy 100% zabicie Luciana i możemy się fajnie defować. Zobaczymy, może tu się wymieni. Nie, nie wymieni się. Więc gramy pod rozprutą, dlatego słuchajcie, że ten Lucian tutaj czeka, czeka. Będziemy musieli go w końcu zabić, ale mógłby to łatwo skontrować, jak myślę. Znowu mamy podwójny arsenał, to jest ciekawe. Możemy teraz z open atakować. Okej, okay, już mamy 100% pewność, że go zabijemy w razie co. Okej, okay, to wygląda fajnie. Okej, okay, no to po kolei. Słuchajcie, tutaj jest szansa, żeby uratować. Dobierzmy najpierw karty, zagramy 2-2 i zabijemy mu teraz Luciana. Będzie go bardziej boleć. Wiecie co? Inaczej zagramy. Zniszczymy swoją lokację. I zostawił mi idealnie 3 punkty. Ten Lucian miał 2 staki, 3 i miał za chwilę awans. Jest bardzo okej. Okay. Mamy też dobre tempo arsenału, jak widzicie on będzie niedługo, za 2 rundy. Niestety podczas jego tokenu, ale to nic na to nie poradzimy. Mamy dobrego blokera. Mamy pod granie pod, słuchajcie, podatność. I nie mamy, słuchajcie, mini zamianki, żeby odpowiedzieć na Hekarima. Możemy tylko spróbować ją dobrać, ale nam to nic nie da. Potrzebujemy chyba blokera. Zanim rzucę, tak myślę. Na szczęście Karim nie masz awansu, więc nie jest źle. Te karty są efemeryczne, więc nie będę je rzucać. Użyję tego tutaj. Ten Karim będzie tutaj nam wrzodem na tyłku, ale nic na to nie poradzimy. Zagramy po 4, arsenał daleko, nie mamy żadnego, nic nie mamy na stole. Bardzo dobrze uruchamiamy te dwie karty. Prawie zrobiliśmy to teraz i jesteśmy przy dobrych wiatrach nawet zabić tego Karima, zależy od kart naszych. Dobra, mini zamianka. Zagramy pod rozprutą. Ta karta jest świetna, bo nam robi robotę, oddajmy ruch. I zobaczymy, może dorzuci coś drugiego. Okej. Okay. Dorzuciłeś. Moglibyśmy najpierw zagrać w ten sposób, że... Przywołamy sobie w ten sposób. Mini zamianka na razie niech poczeka, bo cały czas jesteśmy w stanie zabić jego Hekarima. O tym wam mówiłem combo, słuchajcie, są bardzo w 3 fajne jednostki, plus podatność na stole i albo coś dorzucasz, ale zobaczcie jaką ma bardzo fajną kartę, co? Świetną ma tą kartę.
Ale wydaje mi się, że i tak tracisz Hekarima, nie? Bo teraz możemy zniszczyć jeden ze swoich kryształów lub zniszczyć jednostkę. Zniszczymy lokację, zastunujemy przeciwnika i może nawet uderzymy dwiema kartami. Zagramy. Musimy pozbyć się tego Hekarima, bo nie zagramy tu mini zamianki idealne tempo. Na razie ładnie go kontrujemy. W najgorszym wypadku byśmy stracili... Nie, potrzebuję tych kart. Mamy cały czas mini zamiankę, ale uważam, że tutaj ważniejszy jest Jord, ten pan. Tylko po to, żeby nam dał kradzież życia i nas uratuje w ten sposób. Tak mówię, tak się obawiałem tego. Niestety on ma tu Luciana jeszcze, ale nie zmieści się na stole. No dobra. Pytanie, czy mam rację, czy nie? Słuchajcie, gramy bez kradzieży życia. Plus jeszcze jedna karta. Tracimy cały stół. Ale jesteśmy w grze? Teraz sprawdza. Nie, nie jesteśmy w grze, bo słuchajcie, wystarczy mu obrażeń, bo tu jest awans Hekarima. Powiem wam tak, gdyby kradzież życia się tutaj pokazała, dostaliśmy wszystko, tylko nie kradzież życia, wyglądałoby to inaczej niestety. No nic, widzowie. Takie gry po prostu się zdarzają. Trochę wstyd mi, że przegraliśmy, słuchajcie, na Hekarima z Lucianem pod tutaj widzę mgły, bardzo ciekawy pomysł. No ale widzowie, tak się po prostu zdarza. Zapraszam was na ostatnią, trzecią grę. Dobrze, ostatnia. Do trzech razy sztuka. Blisko byliśmy, naprawdę byliśmy blisko, więc nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Tutaj trzeba się skupić nad kolejną grą. Czy to widzisz? Co takiego? Jednostki z tą umiejętnością otrzymują premię. Okej, okay. Kindred Wiego. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, bo nie mam pojęcia, jaki będzie matchup. Zobaczcie, że cały czas rzucamy podatność i ta podatność jest taka słaba, prawda? Słaba jest ta podatność. Ta karta jest świetna, żeby kontrolować na przykład Kindra, więc sobie ją zostawię. Zilean będzie mógł szybko dobrać coś fajnego, więc jest spoko, a to jest idealna karta na kontrowanie Kindred. Pauza. Druga runda. Nawet wiem, co możesz rzucić. Dobra, zagramy na początku. Skalnego sobie rzucimy do obrony w trzeciej. Tutaj postaramy się znaleźć coś fajnego, co? Co by na to? Żadna z tych kart nas tak naprawdę nie urządza, wiecie? Trzy karty pod zabijanie. Żartowałem z tym, że czas to tylko iluzja. Dobra, nie potrzebuję na razie tego pana, bo myślę, że dobiorę go później. O tym, tego się spodziewałem, dlatego myślałem, żeby rzucić tutaj skoczka. No i niestety będziesz mieć za darmo jeden punkcik. My bad, my bad. Niestety. Pierwsza lokacja w końcu za... Okej. Będzie wyzwanie. A mój przeciwnik za to ma dwie takie karty. To już jest w ogóle ciekawe. Nie możemy go teraz zaatakować, bo ma manę i ma, słuchajcie, rzeczy z Ioni. Jak na złość nie mogę nic fajnego dobrać, moi drodzy. Wow. Xeraf, gdyby tu był? Jeszcze pajączek. I dzięki temu będzie podwójna... podwójnie stanieją mu karty. Jeżeli zagram tu, to nawet jego mogę stracić. I mogę go zaatakować w ciemno. Tego pajączka, wiecie? Bo stracę Zilana. No nic, Zilan... No właśnie, to by nic nie dało nawet. Co szczęście, że tutaj Kindred będzie można zabić, ale co z tego, jak tutaj te dwie karty, no. Powiem wam, że nie dopisuje mi tutaj szczęścia, ale jest jeden bloker już. Holy moly. To zaklęcie powolne, pamiętajcie. Trochę potaniałem mu te karty i za bardzo nie wiem czego rzucać, więc czekamy. Może dorzuci Kindred, może dorzuci Wiego, wtedy zagramy pod niszczenie. Nie wiem, cokolwiek. Nie, on nic nie rzuca. Dobra, jest pierwsza zegarowa. Przypominam, że dajemy sobie karcioszkę. What the shit?
To jest po prostu cringe. To jest naprawdę cringe, widzowie. Okej. Nie mogłem tego nawet skontrować. Ale czy ja wiem, czy mi taka tutaj zamianka była dobra? Tylko nie mamy odpowiedzi na tę kartę, bo nie zostało nam nic na stole. Nasze karty są ciekawe. Formacja, obserwacji nieba! O mój Boże. To jest nie do wygrania już. Wow, ale dawno nie miałem tak słabego rozdania. Naprawdę. Musiałbym dostać... Musiałbym dostać arsenał w tym momencie ze zwiadem i nieuchwytnością. I wtedy mógłbym wrócić do tej gry. Pod warunkiem, że nie ma zabicia, rzecz jasna, bo nawet nie uratujemy go wtedy. Moja królowa czeka na mnie za mgłą. Możemy Viego zabić w następnej rundzie, ale to są dwie bardzo dobre już karty, rozłożony stół i aktualnie jego kombosy są rewelacyjne. Nie mogę tego samego powiedzieć o naszej sytuacji. Tak jak mówiłem, podatności są tutaj bardzo złe. Sera bardzo późno, więc nie zadawał obrażeń przy niszczeniu tych wszystkich lokacji. Nie mogę dobrać kart? Nic nie mogę tu zrobić? Okej. Będziesz służyć. Nie ma opcji nawet, słuchajcie, zabić Viego. Musiałbym poświęcić tę kartę. Wymieniając się za jeden za jeden, to brzmi jak plan. To jest mój jedyny plan, żeby wrócić. Zabijamy i będziemy mieć czym blokować następną rundę, ale nie możemy zabić Viego. Okej. Potrzebuję tych dwóch kart, żeby wrócić do gry. Nie mogę zagrać czwórki, to jest koniec gry. Nie spodziewałem się, że ktokolwiek będzie grać rozrywacza za tyle punktów. Bomba zegarowa. Widzowie, to jest obłęd. Jeszcze karta jest dodatkowa. Widzę, to jest koniec. To jest atak po prostu. Wow, to rozdanie, powiem wam szczerze, że... Nawet słuchajcie, grając Arsenał nie dalibyśmy rady, bo Xerafa nie byłoby na stole, także... Widzowie, no, zostałem zmiażdżony, ale nasze karty były takie... Mówicie często, że a, bo Łukasz, ty wrzucasz tylko wygrane. Dlatego nie publikuję wam takich filmów. A jak chcecie więcej oglądać, jak dostaję właśnie po tyłku, to dajcie znać w komentarzu. Takich filmów będzie oczywiście dla was więcej przygotowanych. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i do następnego. Jo.